dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć czołem. Boom headshot, jawol, jawol i szlibe alkohol. A poprzedni czerwony kapturek to był oczywisty troll. Patryk Rojorewski, Roy Playing Games, Rojki kochani. Kolat finał, mistrz nawigacji wita ponownie. Pora wydostać się z tego lasu. Najlepiej udać się w to miejsce, by móc zgrabnie przeteleportować się na 1483. Gdzieś tutaj wyżej... 1483, dokładnie to miejsce. Nie będzie to zadaniem prostym. No ale cóż nam pozostało, jak nie próbować swych sił. Sprawdźmy temat. Po cichutku liczę, że ognisko jest gdzieś po prostu nieopodal. Czy się mylę, czy się nie mylę? Jedno jest pewne. Ognisko jest na terenie jednej z dwóch ścieżek. Jednej, która prowadzi... w stronę... wielkiego drzewiska, pod które to udaliśmy się swojego czasu. Łooo! Panie... płomienny Slenderze, nie tym razem. Chyba ognisko widzę na swej drodze. Dobrze? Zmierzamy w dobrym kierunku. No nic. Musimy uzbroić się w cierpliwość i wyostrzyć swe zmysły. Ognisko jest. Szczęśliwie nie trwało to zbyt długo. I pamiętamy, wylądujemy to mordą pewnie do przodu, bo nie do skał. Czyli prawa. Prawa, lewa. Prawa, prawa, lewa. Tak myślałem. Okej. Jest pierwsza prawa. Jest druga prawa. Okej. Co się stało z lewą stroną? Jest to gnojstwo. Dobra. Ale ja odnoszę wrażenie, że myśmy... Kurwa mać! Ja pierdzielę. Dlaczego nie znam jakaś prosta lokacja, do której łatwo dojść i tyle? To nie. Czeka nas system tuneli. Chociaż z innej strony, gdyby udało się znaleźć jakąś karteczkę po drodze, mogłoby nam to pomóc w nawigacji, jakby nie było. Ale spokojnie. Tutaj plan był dobry. To był dobry plan. Tym bardziej, że z alternatywą byłoby słabo, ale rozsądek i chęć eksploracji nakazuje mi utwierdzić się w przekonaniu, iż nie. Albo i tak. Nie do końca kojarzę te pochodnie tam. Bo to ognisko na bank nie jest. Okej, moi drodzy. Na bank tutaj nas nie było.
To jest jak najbardziej nowa lokacja. Co mnie bardzo cieszy oczywiście. Smuci troszeczkę brak jakiejś karteluszki, która mogłaby pomóc. Kwestii dotarcia do celu, ale myślę, że to może być kwestia cholera zbędna, bo chyba dobrze idziemy. Tak mi się wydaje. Iść tam, 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 tu, nie tu, tam. Dobrze, moi drodzy, skoro wykluczyliśmy tamtą drogę, to co ma do zaoferowania? Może ta? Zbyt ciasno, by pomieścić zajebistość. Dobrze. W takim razie kolejna ścieżka wykluczona. Albo przez eliminację trzeba starać znaleźć się tą prawidłową ścieżkę, kochani. Dobra. 1577. 1577. Piętnaście, siedemdziesiąt siedem. 1577. Okej. A to jest 1483. Dobra. Jedno jest pewne, moi drodzy. Jesteśmy niedaleko. Tamten kamień wygląda dziwnie. Musimy po prostu przejść w tamtą stronę. Musimy przejść w tamtą stronę. Cholerka jasna. To proste nie będzie. Chyba, że tam nie, no bo ten kamień był za ciasny. Czy ta dziura? Tu jest ognicho. Nie wydaje mi się również, by była to ta ścieżka. Chociaż kto wie. Moi drodzy, chyba mamy to. To wygląda wystarczająco złowrogo. Ewidentnie. Czy możemy zejść? Nie. Szukałam żadnych śladów. Rozmawialiśmy niewiele. Przeszliśmy zaledwie 2,5 mili. Tutaj zostaniemy. Niedobrze. Podobno im więcej notatek zbierzemy, tym ciekawsze, po prostu bardziej pełne będzie zakończenie samej gry. Ta notka była tu. Także idziemy, uważam. W dobrym kierunku.
Tak. Tu się coś dzieje, słyszę też karteczkę. Jest i ona. Niedobrze, moi drodzy. Ta karteczka była zebrana tu bądź tu. Daleko od celu. Tam zejść na pewno nie chcemy. Nie pytajcie, gdzie mnie wywiało. Już mam wrażenie, że gdzieś tutaj kiedyś byłem. 27, 77, nie, to cały czas mnie... To już w ogóle mnie wyjebało na... Kurde, tyle ścieżek już sprawdziłem. Ale z drugiej strony... Słyszę gdzieś karteczkę. Także... Jak się to mówi... Na otarcie łez. Do kogokolwiek dotrze ten list, błagam. A może? Pomóż nam. Nie. Znajdujemy się w miejscu, które oni nazywają skrytką pocztową numer 5. Nie wiem, gdzie to jest. Tutaj trafiły nie wszystkie zamówione Diablo 3 swego czasu, dlatego zabrakło. Nie dopuszczają do nas nikogo z zewnątrz. Nie wiem dokładnie, ilu nas tu przetrzymują. Zamykają nas w celach po 4 osoby w jednej. Widziałem dziesiątki takich cel. Codziennie nas badają. Mówią, że musimy być gotowi na oddziaływanie anomalii 7. Codziennie poddają nas testom, badaniom, torturom. Widziałem, jak zabijali ludzi. Widziałem straszne rzeczy. Opiszcie to. Niech świat się dowie. Ja przeczytałem. Nice. Co jest? Kochani, znalazłem, tak! To było to miejsce! Teraz pewnie zginę! Czy dostanę się tędy? Czy będzie mi to dane? Kochani, zmierzamy do... Kamiennego kręgu. W drodze po odpowiedź. W drodze po wyjaśnienia. To naprawdę może się udać. Coś się dzieje z tymi kamieniami. Rok kłuje następny odcinek. Tak mi się wydaje. Gdzie co? Na wszelki wypadek udam się raz, że safe. Instrukcja Red Alerta 2? Do poczytania na kiblu? Nie. Zostanie tylko wymagania sprzętowe instalacje i epilepsja? Zaraz się dowiemy. Akt trzeci. I tak dobrnęliśmy do końca. Zrozumiałeś swoją rolę w moim planie? Nie. Ofiary nie są przypadkowe. A przecież nikt nie jest do końca niewinny. Możesz się z tym nie zgadzać. Ale kiedy wreszcie otworzą się wrota sekcji 22 i świat ujrzy prawdziwe szaleństwo,
zrozumiesz, że wszystko, co zrobiłem, było konieczne. Te głosy w nią są mroczne. Dobrze, zapalili to ognisko. Ładnie bym błądził. Jezu, słyszę jakieś kroki. Co jest grane? Kto jest w środku? Symulator gwałciciela? Tyle pitolenia, żeby się zakraść? Że było tak zimno, że trzeba było to zrobić, by się ogrzać? Pozdro dla tych, co zrozumieli. Nie zmienia to jednak faktu. Nie będę się silny na jakąś pompatyczną recenzję, bo po to są te gameplaye, let's playe, żebyście sami wyrobili sobie pewne zdanie. Jedno jest pewne, po cykl Horojki jak w mordę kolatowym slenderem strzelił. Świetnie się nagrywało. Mega się to przeżywało. Podbrednie fajnie montowało. No i strachu było niemało, kochani. Kolat! Super! Mocny, konkretny, niedługi, ale jakże wymowny. Szybkę jest ultraklimatyczny, bawiący się dźwiękami, muzyką na lewo i prawo, tajemnicą, lokacjami, pomysłem na mechanikę. Kurde, więcej takich tytułów w przyszłości serdecznie poproszę ja. Tak samo jak równie serdecznie proszę was o propozycję kolejnego horrorka na za tydzień we wtorek. Może być jakaś miniseria, może być jakiś jednoodcinkowy jebaczyk. Zapraszam serdecznie, byśmy kontynuowali tą ideę wspólnej produkcji Kiślu na skalę masową. Wspólnie dalej. I tyle. Serdeczna tarcza. Bardzo fajny tytuł. Bardzo okej. Trzymajcie się. Pum!